Proszę Państwa, spotkanie tak było zawiadomienia w sprawie budowy dróg dojazdowych do wiaduktu w przebiegu ulic Kalerskiego i Wyzwolenia. Widać, że dużo się dzieje i dlatego się spotykamy. Także przede wszystkim witam mieszkańców, bo to dla mnie jest to spotkanie. Chciałem podkreślić, że spotkanie organizowane jest na wniosek pana prezydenta. Pan prezydent poprosił, żebyśmy udostępnili salę, żebyśmy z państwem mogli się spotkać, porozmawiać na temat tej inwestycji. No właśnie, inwestycji, na którą wszyscy, że tak kilka, parę zdań, że wstępu czekaliśmy 40 lat. To już 40. Inwestycji, która ma kosztować 72,5 miliona złotych. Zaczęły się oczywiście prace na placu budowy i w związku z tym wiele tematów tutaj jeszcze omówimy. Ja powiem tak, no ta inwestycja jest kluczowa z punktu widzenia też ruchu tranzytowego w Koninie w zakresie układu bezpieczeństwa. Na pewno poprawi komfort i przebuduje ten układ komunikacyjny na bardziej nowoczesny. Na pewno odciąży w znacznym mierze ulicę Wyszyńskiego, południową część ulicy Przemysłowej, odciąży wiadukt nad linią kolejową wzdłuż ulicy Przemysłowej. Myślę, że będzie też ten ruch bardzo dobrze współgrał z ulicą Kleczewską, którą może kiedyś pobiegnie droga krajowa, ale też myślę, że będzie dużym wsparciem i odciążeniem dla ulicy Przemysłowej. Także z punktu widzenia tego głównego układu komunikacyjnego ta inwestycja była konieczna od dawna. Wszyscy to wiedzieliśmy, wymagała bardzo dużych nakładów i teraz ją realizujemy. I oczywiście, jak przy takiej inwestycji mamy do czynienia z wieloma trudnościami. Myślę, że Państwo to najlepiej wiedzą, bo Państwo tutaj mieszkają w okolicy tej inwestycji i tak jak ona jest ważna dla mieszkańców Konina, o tyle oni aż tak bardzo nie odczuwają realizacji tej inwestycji. Państwo, mieszkając bezpośrednio przy tej inwestycji, pewne elementy i pewne utrudnienia odczuwają na co dzień. Kwestia realizacji inwestycji. Do 1 listopada wiadukt ma być przyjezdny razem z rozjazdami. Natomiast inwestycja będzie trwała do końca przyszłego roku. Do września przyszłego roku. Taki jest kontrakt z wykonawcą. Myślę, że te utrudnienia są najgorsze w tym momencie, bo jest wiele prac ziemnych, jest pogoda wiosenna, jest mokro, zimowo wiosenna i myślę, że pewnie ten okres najgorszy też dla Państwa ma miejsce teraz. I teraz na pewno wśród tych wszystkich problemów, które się pojawiły, bo też się z wieloma Państwami spotykamy, czy ja osobiście, czy współpracownicy i te problemy były nam sygnalizowane, to było na pewno konieczność na przykład zwążenia ulicy Przemysłowej. To bardziej też dla całego miasta jest problem, który będzie trwał pewnie do końca realizacji inwestycji. Drugi problem już bardziej kluczowe dla Państwa to miejsca parkingowe. Państwo od dawna sygnalizowaliście też temat tych miejsc parkingowych. My podjęliśmy działania już w tamtym roku, najszybciej jak to jest możliwe, ze znalezieniem działek, na których moglibyśmy Państwu zorganizować te miejsca parkingowe. I udało się zgodnić dwie lokalizacje. Nie były to nasze działki, ale podjęliśmy działania w kierunku użyczenia bądź przyjęcia tych działek. I pierwszy parking udało się uruchomić na terenie liceum numer 2. Udrobniliśmy ze szkoły bardzo duży fragment terenu, tymczasowo na realizację inwestycji. Tam jest na ten moment zorganizowanych około 40 miejsc parkingowych. Natomiast druga ważniejsza dla Państwa lokalizacja, ona w dniu dzisiejszym będzie już uruchomiona w pewnej części. Natomiast w kolejnych kilku dniach ten parking będzie udostępniamy w coraz większej części, to jest parking przy Wyzwolenia 4. I to jest miejsce, które byśmy chcieli przeznaczyć docelowo na parking. To znaczy nie będzie to parking, który będzie tylko na czas realizacji inwestycji. W momencie, kiedy inwestycja się skończy, myślę, że tam parking zostanie, a nawet zastanawialiśmy się nad, w przyszłości nad budową parkingu dwupoziomowego. Natomiast póki nie ma środków, zostanie tam zorganizowany parking taki, jaki jest teraz organizowany, utwardzony i tam będzie miejsce w ciągu tych kilku dni zorganizowanych na około 130 miejsc. Słody. Ja jestem mieszkańcem Budynku Ładu, jestem bezpośrednio zainteresowany. I czy będą jakieś
zwalniające progi. Czy będą, głównie chodzi o to osłony, o zabezpieczenie ciągu ruchu przed targnięciem pieszych, dzieci. Jak to będzie wyglądało? Jeszcze odnośnie tego ronda, które widzimy, jakby pan przybliżył mi na przykład średnicę, jaka jest średnica tego kółka, żebym mniej więcej wiedział, jakie są wielkości. No to są te pytania właśnie o osłony, prędkości, natężenie ruchu i czy będą również samochody ciężarowe, jaka jest dopuszczalna. Tak, właśnie dopuszczalna masa samochodu, którego przejeżdża. Czy to będzie ruch tranzytowy, taki jak przemysłowy? Tak? W polskim prawie samochód ciężarowy może mieć dopuszczalną masę całkowitą 42 tony. To chodzi o oś, więc ta droga jest przewidziana na taki ruch. Co do natężenia ruchu, nie pamiętam, bo nie mam w tej chwili przed sobą dokumentacji, czy była robiona analiza ruchowa. Na pewno była robiona analiza ruchowa na skrzyżowanie Przemysłowa Paderewskiego Wyzwolenie. Stąd też wziął się taki rodzaj skrzyżowania, a nie inny. To jest skrzyżowanie czterowlotowe z czterema pasami wlotowymi na danym, czterema pasami ruchu na danym wlocie. Dwa na pasy na wprost, po prawo skręt i lewo skręt. I dopiero takie skrzyżowanie umożliwiło osiągnięcie poziomu swobody ruchu. To jest taki termin inżynieryjny. W prognozie za 20 lat to skrzyżowanie dalej jest przepustowe. W związku z tym dlatego to skrzyżowanie jest takie duże i rozległe, bo żeby wybudować coś, to ono musi też spełniać swoją prognozę na przyszłość. Natężenie ruchu, inaczej, droga klasy G jest drogą, która nie jest ogólnodostępna. Ona musi być tak sparametryzowana, aby nie było częstej ilości skrzyżowań, zjazdów, przejść dla pieszych. Te wszystkie elementy są w ten sposób pobudowane, żeby pieszy nie miał chęci przejścia i nawet możliwości z jednej strony na drugą stronę w miejscu niedozwolonym. W związku z tym komunikacja pomiędzy jedną a drugą stroną od strony ulicy Paderewskiego będzie się odbywać poprzez skrzyżowanie i przejścia dla pieszych, a od strony osiedla pod wiaduktem komunikacja między osiedlem pod estakadą. Komunikacja między blokami Wyzwolenia 4 a na przykład 1921, ta komunikacja będzie się odbywała pod obiektem, na górze będą jeździć samochody. I drugie przejście dla pieszych, które jest zlokalizowane w rejonie ronda 11 listopada, właśnie połączenie Paderewskiego. Tam są również zatoki autobusowe i tam ta komunikacja się odbywa. Oczywiście dojazd do garaży zlokalizowanych przy ulicy Wyzwolenia 19 będzie się odbywał troszeczkę inaczej niż dzisiaj, bo będziemy musieli pojechać w ulicę Zakole i drogą serwisową, nie z głównej drogi, tylko drogą serwisową przejechać w stronę ulicy Przemysłowej, ale pod wiaduktem Państwo wtedy dojadą do garażu. Taka jest założona komunikacja. Ta droga serwisowa z jednej i z drugiej strony funkcjonuje i ona jest właśnie po to, aby z tego głównego kierunku, z głównej trasy nie było bezpośrednich zjazdów, punktów kolizji, co jest bardzo niebezpieczne przy tej trasie. O prędkości Państwu nie powiem, ponieważ prędkość to jest coś mierzalne, ale no, tego się nie da ani zweryfikować, ani się nie da tego w żaden sposób ograniczyć. Znaczy ja z własnego doświadczenia tylko mogę wysnuć taką uwagę, że mamy bardzo blisko skrzyżowanie, jest wiadukt, jest następne skrzyżowanie, więc ta prędkość nadmierna tam się nie powinna pojawiać. Jeszcze jednym elementem, który Państwa będzie, mieszkańców bloku szczególnie będzie chronił, to są ekrany akustyczne. Od końca wiaduktu kolejowego, który teraz jest budowany w ramach kolei, będą ekrany akustyczne na estakadzie. Także Państwo będą chronieni. Praktycznie do zatoki, prawie do skrzyżowania na ulicy 11 listopada, a po drugiej stronie również dom jednorodzinny, który jest po prawej stronie, jakbyśmy jechali w stronę ulicy Paderewskiego-Kleczewskiej. Tam jest jedno zabudowanie, czy dwa zabudowania, ale dalsze odległości są kolejne. Tam też jest ekran akustyczny przewidziany. Bo my teraz musimy przebrnąć ten etap kilkunastu miesięcy, przetrzymać robienie tego, tak? Tą produkcję tych dróg dojazdowych. Ale jak te drogi powstaną, ja mówię prostym, otwartym tekstem, nie ma cudu, ten, kto mieszka na Wyzwolenia 4, będzie miał z punktu widzenia spokoju, ciszy, gorzej. Pan z panem pytają, zostaliby pan na autobus. Nie ma cudu. Nie ma rozwiązań technicznych, żeby pan na pewnej wysokości te spaliny było lepiej, jak do tej pory pan miał w tym momencie jaka była, ale tą część biologicznie czynną. Państwo po prostu nie skonsultowaliście z nami. Być może, że wcześniej mielibyśmy jakieś inne uwagi.
Dlatego było również moje pytanie, czy ekrany będą proste, czy będą zaokrąglone. Bo to nie jest tylko kwestia hałasu, ale również dla nas, dla bloku wyzwolenia 4, jak i wyzwolenia 19, jest to również kwestia spalin. Zdaję sobie sprawę, że to jest inwestycja miejska, potrzebna, chwała za to, że ona w końcu jest zrealizowana, chociaż mieszkam tam 40 lat i myślałam, że nie dożyję tych czasów. Nie. Ale czy jednak, proszę panie prezydencie, czy jednak nie warto przeanalizować, żeby te ekrany były zaokrąglone, zamknięte. Zdaję sobie sprawę z tego, że to są dodatkowe koszty, dodatkowe pieniądze. Znaczy na spaliny to na pewno nie wpłynie. Zaokrąglony ekran przypuszczam, że tak. Jak przyjeżdża wieżna na most, bo tam jest zmiana nawierzchni, żeby jak najmniej było takiego uderzenia, bo to jest bardzo, że tak powiem, odczuwalne. Także ten projekt, powiedzmy, ogólnie jest przemyślany pod tym względem. No, nie będzie ideału na pewno, bo się zmieni wszystko, bo jeżeli mieliście teren zielony, a będziecie mieli jezdnię, to się zmienia wszystko. Natomiast nie jest tak, że tutaj projektant pominął kwestię zabezpieczenia przeciwhałasowi.